Przed nami jeszcze 3 tygodnie wakacji. Sprawdziliśmy, gdzie tczewianie spędzili lipiec i jakie mają plany na sierpień. Spytaliśmy również dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, czy mieszkańcy chętnie korzystają z basenów. W lipcu mimo paru dni z trudną pogodą deszczową mieliśmy bardzo dużo klientów. Odwiedziło tutaj basen odkryty 14 tysięcy osób. Tak jak widać za moimi plecami, w te dni upalne na basenie jest bardzo dużo naszych gości. Na kryty basen przychodzą ludzie, którzy chcą popływać, czyli zrobić trening lub pływają rekreacyjnie. Są związani historycznie z pływaniem, z nauką w szkole sportowej Dwójka. To są tacy klienci. Tutaj na odkryty basen przychodzą osoby z małymi dziećmi, które chcą wypocząć. Zamiast jechać do Trójmiasta, które miało problem z sinicami, to przychodzą do nas. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo. Tutaj badamy wodę co 2 tygodnie, sprawdzamy jakość wody. Tak jak widać, jest 3 w tej chwili ratowników, którzy obserwują osoby kąpiące się. A jak Państwo spędzają wakacje? Jak minął lipiec? Jakie plany na sierpień? Dziękuję, bardzo dobrze. Jeszcze nie wiemy, jakie plany na sierpień. No, wakacje tak jak widać. Pogoda jest dość ciepło, więc przychodzimy tutaj na basen. A w lipcu był jakiś wyjazd? Koło brzegu byliśmy. Lipiec, sierpień, czczewie, nie? Opieka nad wnukami. Pogoda, zadowolona jest Pani? Sprzyja, tak. Tak. A jakiś wyjazd był w lipcu, a może szykuje się w sierpniu? W lipcu był, na Kaszuby. Na Kaszuby. A poleciłaby Pani wypoczynek właśnie nad basenie, czy nad morzem, nad jeziorem? Najbardziej, bo pogoda sprzyja, także jak najbardziej. Jak Wam mijają wakacje? Bardzo fajnie. A pogoda? Zadowolone jesteście? Tak, i to bardzo. A jakiś wyjazd może był? Tak. Gdzie? Wakacje to cały czas z domu, ale jak się tak pojedzie z przyjaciółkami, to jest naprawdę mega fajnie. Jesteście zadowolone z pogody w te wakacje? Tak, tak. Zimna woda. Właśnie dzisiaj jest ciepło nawet, a czasem wiatr zawieje, ale jest fajnie. Mieliśmy jechać inną datą, ale było wtedy zimniej i tak się cieszę, że akurat w środę. A jakiś wyjazd, oprócz spędzania czasu w Tczewie, w mieście, jakieś wyjazdy się były w lipcu? Nie, żadne. A jakiś wyjazd się szykuje w sierpniu? Jeszcze mamy miesiąc wakacji. Nie, w te wakacje w ogóle nie wyjeżdżam. Byłem na wyjazdach, byłem na urlopie kilku dwutygodniowym. Wróciłem do Tczewa, teraz aktualnie, no już niestety po urlopie wróciłem do pracy i korzystam tutaj z atrakcji Tczewa. Ten urlop w Polsce, za granicą, jak to wyglądało? Nie, w Polsce byłem, w Polsce, w naszych pięknych Bieszczadach. A w sierpniu szykuje się jakiś wyjazd? Nie, w sierpniu aktualnie nie. Super, my jesteśmy dopiero parę dni, ale super. Czyli nie z Tczewa? Nie, my jesteśmy z Kujawsko-Pomorskiego, z Rypina. To co sprowadziło Państwa do naszego miasta? Mam mamę niedaleko i dzieciakami przyjeżdżamy właśnie do mamy i między innymi tutaj na bulwar. A w lipcu jakieś wyjazdy się zdarzyły? Nie. W lipcu nie. Zapytam, może plany na sierpień jakieś wyjazdowe? Nie no, mamy plany wyjechać w góry, ale nie wiadomo, czy się jeszcze uda. Plany na sierpień? Wyjeżdżamy jeszcze do Krakowa na południe Polski. No i pewnie jeszcze jarmark Świętego Dominika tutaj. Zobaczymy jeszcze, co w Sopocie słychać. Jakiś wyjazd się zdarzył w lipcu może? Zdarzył, ale to tak, żeby po prostu gdzieś pojechać na jakieś morze. Jeszcze tak, żeby wyjechać na jakiś dłuższy weekend, to się nie zdarzyło, no bo na tą chwilę nie mamy czasu. A w sierpniu? Jeszcze kilka tygodni sierpnia przed nami. Kilka tygodni mamy tak wolnego, ale z synem mamy turniej dwutygodniowy rehabilitacyjny, więc nie wiem, może uda nam się wyjechać, ale to też tak sporadycznie może. Pięknie jest, nie możemy narzekać w tym roku na pogodę. Pięknie, słonecznie, upalnie, tak jak lato powinno wyglądać.